Wasze kawa. Ludzie robili zdjęcia, wtedy jeszcze z błyskiem, jak stawialiśmy słupy, namioty. Stali dniem, wieczorem, nocą, czekali na bilety. A kiedy zbliżało się południe przed wielkim wieczorem, wypisywało się już na chustkach, na wyrwanych kartkach z książek, na byle czym. A kolejka nie topniała. To jest nic. Pamiętam jeszcze. Ogień, pierścieni, lance, jedne ognia, tancerki w złotych sukniach skaczą, odcyśne bestyczki. Nagle między owacją a owacją gasną światła. Groza panta na widownię odrętwiał zabawnie konferencję i przerwał napiętą ciszę. Zaśmiał się z widowni. Jakiż wtedy szelest się niósł, jaka ulga miała po trybunach. Ci wszyscy mądrzy, wykształceni ludzie, oni wszyscy uwierzyli, że to ryk z puszki, że to sztuczka, zabawa. Huknęła orkiestra, koniec, ukłon do pasa. Ale ludzie wylewają się z namiotów do domu, ale najpierw wróżka spojrzy w przyszłość. Kobieta z brodą albo i bez. Cuda, wielkie cuda. Ale tego już nie ma. Nie ma i nie będzie. Kto wie, czy w ogóle kiedykolwiek było? Dokładnie, kto wie. W końcu to my tu jesteśmy dziwni. Oczywiście, że było. Właśnie to powiedzieliśmy. Zastanawialiście się kiedyś, co zrobicie, gdy to wszystko się sypnie? Nie sypnie się. Kurszka narasta na zbyt mocnych fundamentach. Przypomnij sobie kiedyś, co mówię. No ale gdyby... Wtedy to ja wracam na studia! No co się tak patrzycie? Tak, robiłem studia. W innych czasach. Matematyka. Rzuciłem to w diabły na trzecim roku. Nie mówię, że żałuję. Ale miałbym dobre życie. Co bym zrobiła? Nie wiem. Ale no zawsze gdzieś potrzeba kogoś do tańczenia. Ja jakoś sobie poradzę. A ty? Przecież jak wam mówię, że się nie sypnie, to się nie sypnie. Czego wy nie rozumiecie? A ja wam powiem, tylko się nie śmiejcie. Jak to wszystko się sypnie, to ja sobie za mąż wyszła. Co się śmieje? To, że głupoty gadam, że za stara jestem, co? Jeszcze zobaczycie, będę miała życie jak z bajki. Z domkiem na przedmieściach, z samochodem i ogródkiem. I codziennie rano będzie mi piciło śniadanie na łóżkach. Dzień dobry, śniadanie do pani. A wieczorami to będę oglądać telewizję i będę pić kakaoko. I będę się nudzić jak mops i będę najzwyklejsza na świecie. A ja pójdę pracować batorem. A ty? Nie wiem. Ale pewnie zostanę tutaj. Coś musi zgasić światło. Cholera, 20 minut tej ciszy. Dobra, wszyscy za kulisy wynieście mi to kolestwo, bo nie mogę na to patrzeć. Lecimy dalej. Zamierzasz na koniec ustalonego i zamkniętego programu wyskoczyć z czymś, o czym my nawet nie wiemy. Podkreślam, nie wiemy.
dzisiejszy czwarty eksponat potraktujcie jak wypadek przy pracy. Pomyślcie, ile rzeczy można się zdarzyć przy każdym wejściu, co? No, kurtyna może spaść. Światło może wysiąść. Na wszystkie te rzeczy jesteście jakoś tam przygotowani. Na ten czwarty, nadmiarowy eksponat też bądźcie. Potraktujcie go jak wypadek przy pracy. Ostatni taki. Dobra, to co? Idziemy tam? Tak, niech ten dzień się już skończy. Lefu! Tak? Za ile wchodzę? Teraz! Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Przerwie najzupełniej technicznej. Mamy nadzieję, że nie znudziło Państwa zbytnio nieznośne własne towarzystwo. Ale w końcu człowiek inteligentny potrafi znaleźć się sam. Co? Nikt inny się mną nie zajmował. Możecie wiedzieć lub nie, ale przed chwilą biegaliśmy do upadłego, aby znaleźć ten błąd, znaleźć go i... Do upadłego! Też upadłem. Wszyscy upadliśmy. No, ale się udało i jesteśmy z powrotem. Otrzymaliście już Państwo, zdaje się, jakieś pojęcie o naszych osobliwościach. Teraz musicie postarać się tylko, aby niczego nie zapomnieć. Podkreślam, niczego nie zapomnieć. Mam nadzieję, że zrobiliście notatki. O tak! Do teatru nie wchodzi się bez notatek. Aby dopełnić jeszcze wasze pojęcie, dopełnić, przygotowaliśmy dla was jeszcze dwa numery. Dwa cudowne, wspaniałe numery. A jakie tance ręczki, a jakie trąbeczki, a jaka groteska! Osobliwości mają to do siebie, że nie cierpią być stałe. Można być bowiem dziwadłem, można być niedziwadłem, między nimi jest granica. I każda osobliwość potrafi ją przekraczać. W tę i we wtę. I w drugą stronę też, nie zapominajcie. Nie! Puśćcie mnie, puśćcie! Nie chcę zostać tu z krasnalem! O Boże, co mam wam dać, żebyście mnie puścili? Gołą babę i pół po raz trzeci! Nie? To nie! Tak to już jest. Czy pewnego razu, pewnego dnia budzisz się? Jesteś tu w kamerze. No ale... Nie mówię oczywiście, że to jest źle. No po prostu dajemy pić, dajemy jeść. Możecie nawet spać, ile chcecie. Nie wymagamy umów, kontraktów, testów na grzybki, halucynki i inne takie. Po prostu próby. Próby od teraz do zawsze. Tak, ale zerwanie umowy jest możliwe w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym. Ty czekaj. No, mam plany tutaj. Nie! Tutaj! Musimy spróbować naftą albo paliwem rakietowym. Zeszło całe do obiadu. Gotujemy się do grande finale!
naprawdę chcecie być tego częścią. Jeżeli chcecie być dziwni, bardzo proszę, zróbcie to beze mnie. No ale co tak stoicie, no lećcie poszukać. O co chodzi, ja też patrzę? Tak myślę, że może mnie nie ma i państwa nie ma. To wolny kraj. Wolny kraj czy nie? Mogę wyjść, kiedy będę chciał. A może ja tak chcę? Może ja się taka urodziłam? Z tym teatrem, tymi tancerkami, które z narkiem zaskaczą wokół mnie.